Państwa inicjatywa odnośnie odwołania Straży Miejskiej w Grudziądzu, no niestety tutaj ze strony Urzędu Miasta została zakwalifikowana jako nieudana. Ale Państwo, jak tu mówili w trakcie konferencji, nie spoczną na laurach i dalej będą realizować ten swój plan. Proszę Państwa, nasza inicjatywa obywatelska, zaznaczam, pierwsza inicjatywa obywatelska w historii Grudziądza została przez prezydenta miasta Grudziądza, pana Malinowskiego, określona oto takim zdaniem. Ta inicjatywa była żałosna. Te słowa powiedział prezydent Grudziądza o ponad 5570 osobach, które się podpisały pod tym wnioskiem, bo tyle podpisów żeśmy zebrali, podpisów prawidłowych. Oczywiście były uchybienia, po prostu, no, które przewiduje regulamin takie, że osoby podpisywały na przykład z ragacza, z grupy, nie posiadające prawa wyborczego, ale na to wpływu nie mieliśmy. Te osoby, zaznaczę, swoje funkcje życiowe spełniają w Grudziądzu. Tutaj pracują, tutaj robią zakupy, tutaj mają do czynienia ze Strażą Miejską. Czy weryfikowali Państwo te podpisy przed ich zaniesieniem do Urzędu Miasta? Czyli czy generalnie sprawdzali na przykład kody chociażby? Rzeczywiście, żeśmy patrzyli na te podpisy, także wiedzieliśmy, że część osób podpisała spoza Grudziądza. Zresztą zwracaliśmy na to uwagę przy podpisywaniu. Również było w 6 przypadkach braku podpisów. Oczywiście te głosy odliczyliśmy. Jeszcze raz chcę podkreślić, że jako organizatorzy nie mamy takiego wglądu, takiego wejścia jak Urząd Miasta do ewidencji ludności miasta Grudziądza i również do list wyborczych. No dzisiaj właśnie Państwo byli w Urzędzie Miasta w tej sprawie, tak? Tak, dzisiaj byliśmy w Grudziądzu Miasta, bo niestety no, o tym, że nie zebrano ilości tak zwanych prawidłowych głosów, to dowiedzieliśmy się jako organizatorzy już tydzień temu z wypowiedzi prezydenta Malinowskiego, gdzie określił tę inicjatywę jako żałosną. Prezydent, chcę podkreślić, nie był stroną, a już przekazywał informacje. Bo taką stroną dotyczącą tego projektu obywatelskiego to był przewodniczący Rady Miasta i te trzy osoby, które w imieniu tych mieszkańców się podpisały pod wnioskiem o likwidację Straży Miejskiej w Grudziądzu. Zarzucano Państwu, że tutaj niektóre podpisy się powielają, pięciokrotnie, kilkukrotnie osoby się podpisywały. Proszę Państwa, no tutaj no tylko śmiać mi się chce, bo jedna osoba, zaznaczam, podpisała się pięciokrotnie, mam dane z Urzędu Miasta. Niestety to było newsem, no tutaj wiadomość od dnia, w wypowiedziach, artykułach niektórych gazet grudziąckich, niektórych mediów, przewodniczący rady mówił to z taką lubością, były osoby, które podpisały się pięć razy, była jedna osoba. Czyli z tego tytułu, że ta osoba się podpisała pięć razy, cztery głosy zostały podpisy jej odrzucone, a jeden był rzeczywiście ważny. A czy więcej było takich głosów? Bo tu było mówione pięcio, cztero, trzykrotnie. Inne osoby też podpisywały się wielokrotnie? Tak, więc były takie podpisy, mogę to Państwu przedstawić. Są to dane z Urzędu Miasta, które dzisiaj rano udostępniono, że na przykład liczba osób, które się podpisały potrójnie, wyniosła 6 osób. No 6 na 5570. Osób, które się podpisały podwójnie, było 88 na 5570. Jeszcze raz, podpisy były zbierane przez różne osoby w różnych punktach miasta. Nie mieliśmy możliwości tego zweryfikowania. To są błędy, które przyjmowaliśmy, że będą i były takie. Nie mówiło się o tym, proszę Państwa, na żadnej konferencji, szczególnie przewodniczącego Rady Miasta, że błędne podpisy, które zostały odrzucone przez Radę Miasta z powodu braku prawa wyborczego, czyli to, co podkreślałem, osoby mieszkające w Grudzie, w grupie, w Wielkim Lubieniu, ale spełniające swoje funkcje życiowe w Grudziądzu się również podpisywały. I takich osób było 795, czyli 40 ponad 6% w tej ogólnej liczbie błędnych pozycji, tak, których było 1715. Następnie błędny adres, osoby niedowidzące, osoby starsze mają się prawo pomylić, było 478 osób. Również, gdy chodzi o błędny PESEL, 361 osób. Proszę Państwa, nie każdy nosi dowód. Ja też osobiście PESEL-u nie pamiętam. Niektóre osoby, przypomnę sobie, wpisała. Niektóre miały dowody, wpisywały z dowodów. Gro osób, mieszkańców Grudziądza, wpisywało z głowy te PESEL-y. I to było 21% procent tych pozycji nieprawidłowych, niezgodnych z regulaminem. Co teraz? Jakie dalsze ruchy? Teraz, no, dalszych ruchów nie będzie.
ponieważ no, te listy, wiadomo, są w posiadaniu Rady Miasta, a to wynika z przepisów. Z tego, jak Państwo słyszeli się na dzisiejszej konferencji, tutaj Jan Wróblewski, no, główny taki wolontariusz, obywatel Grudziądza, niepartyjny, nie związany z żadną organizacją ani partią, mówi, że coraz więcej ludzi się zwraca o przeprowadzenie referendum w tej sprawie, bo drugą formą jest referendum. My, zaznaczę to jako organizatorzy, myśleliśmy o referendum, ale ze względu na to, że referendum to jest koszt dla miasta około 120-140 tysięcy, żeśmy się nie zdecydowali, bo to są koszty komisji powołania, plakatów i tak dalej. A jakie tutaj są formalne konieczności, jaka jest formalna konieczność, w jaki sposób się odbywa zawiązanie tego referendum? Referendum to muszą też dwie albo trzy osoby po prostu zawiązać, muszą zebrać odpowiednią liczbę podpisów, na to są dwa miesiące, więc teraz patrząc przepisy, to by musiała... Jaka to liczba podpisów? By musiała być liczba około 9,5 tysiąca podpisów. W przypadku projektu obywatelskiego to jest 5 tysięcy, zawyżonego, bardzo wysokiego, także... Wtedy to nie Urząd Miasta tak sprawdza, tylko tak, Komisja Wyborcza? Nie, Urząd Miasta po prostu to sprawdza również, czy się wymagana liczba i wtedy w formie ogłoszenia wyznacza termin referendum i obywatele Grudziądza idą do punktu wyborczych, tak jak odbywa się głosowanie i oddają kartkę, gdzie pisze, czy jesteś za, czy przeciw rozwiązaniu, czy tam likwidacji Straży Miejskiej. I w ten sposób oddają swój głos. I coraz więcej osób zgłasza się, żeby taką inicjatywę przeprowadzić. Oczywiście tutaj, jak mówił Jan Wróblewski, to będzie możliwe w przyszłym roku. Jeśli będzie taka wola mieszkańców, na pewno referendum będzie zrobione. Chyba, że po wyborach, które będą w listopadzie tego roku, nowy prezydent, mam taką nadzieję, że będzie, i nowa rada, sami zdecydują o likwidacji Straży Miejskiej w Grudziądzu. Mają takie prawo. Prezydent ma takie prawo. W niektórych miastach w Polsce burmistrzowie, wójtowie zarządzili z własnej inicjatywy likwidację Straży Miejskiej, bo tych gmin, tych miast nie było stać po prostu na utrzymywanie straży, tak?